Hachishaku-sama. Istota o dość trudnym imieniu, więc dla waszej wygody posługiwać się będę określeniem ta istota. Jest to postać z japońskich legend, która rzekomo miała być inspiracją dla Samary Morgan. Choć w wielu aspektach się różnią. Jest to istota o wyglądzie ludzkiej dziewczynki. Jednak zdradzają ją dwa aspekty, przez które nie da się jej pomylić. Pierwszym z nich jest dość imponujący wzrost. Rzadko widzi się dziewczynkę wysoką na 8 stóp, co w przybliżeniu daje nam około 220-230 cm wzrostu. Drugim z aspektów jest fakt, iż przemawiać ma ona męskim, bardzo głębokim głosem. Nie wiadomo do końca, skąd się wzięła. W Japonii mamy mnóstwo legend na temat kobiecych dusz szukających zemsty. Wiadomo jednak, iż jest strasznie niebezpieczna, zaś jej celami są dzieci. Dzieci zwykle mocno uzależnione od swoich rodziców. Takie, można powiedzieć, na każde zawołanie. Istota wykorzystuje to, by wabić je do siebie, naśladując głos ojca, który prosi was o podejście w określone miejsce. Ofiara podchodzi wówczas, wykonując polecenie. Może jeszcze jej nie widzieć, lecz już przed śmiercią słyszy inny głos. Prawdziwy głos potwora, powtarzający pou, pou, pou. Słowo to nie ma swego odzwierciedlenia w żadnym z azjatyckich języków. Więc jasne staje się, iż owy zabieg ma za zadanie sprowadzić panikę na ofiarę, gdy orientuje się, w jak beznadziejnej sytuacji właśnie się znalazła. I gdy słyszysz to, pou, 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 coraz bliżej i bliżej, za swymi plecami, już wiesz, co będzie dalej. Z tego, co wiem, istota ta nie jest duchem. To japoński demon, który jedynie wyglądem przypomina człowieka. Zaś to całkowicie uniemożliwia próby oparcia mu się. Oraz sprawia, iż pojawić może się w każdym miejscu i o każdej porze. Na przykład teraz.